tego. My ogradzamy. Wygradzajcie to jak najszybciej, ja dzwonię do mamy. 10 minut po tym, jak skończył się wywiad, poszliśmy składać jak zwykłe scenę i... No niestety, się zawaliło, nie? Jeden wielki trzask. Dobrze, że staliśmy z boku, a nie na środku, bo to, co widać na środku, no to... Mielibyśmy, że tak powiem, już trochę aluminium w sobie. Nie, tu nie ma możliwości, bo ona się nie wygięła, nie opadła czy coś, ona jest zniszczona, ona wygląda jakby po prostu huragan przez nie przeszedł. Ona spadła do środka, mówię, ludzie siedzący na scenie 10 minut wcześniej kręciliśmy z czterech stron miasta w plenerze tutaj na festiwalu. Skończyliśmy nagranie i 10 minut ja poszedłem tylko wyłączyć dźwięk na dużej wieży w parku. Przyszedłem, scena leżała, zabiłaby Janusza Stańczyka. Możemy mówić o niebywałym szczęściu, po zaledwie 10 minut po zakończeniu naszego programu scena, jak widać, nie wytrzymała napór śniegu i runęła. Nie wiem, jak jutro organizatorzy mają zamiar przeprowadzić dalsze czynności związane z Orkiestrą Świątecznej Pomocy czy z Festiwalem Światła, ale życzymy im powodzenia. Placu Piastowskiego w Czepicach, Wiktor Marconi dla Jelonki.com.